jeszcze, zobaczcie co tu się nazbierało. Witam Was serdecznie. Tutaj mamy jakby wszystkie elementy potrzebne do tego zestawu. Jak widzicie, system nie jest jakoś bardzo skomplikowany. Zaledwie kilka elementów. Najważniejsza jest moim zdaniem pompa. Ona nam wodę z dna zasysa, tą brudną wodę i wszystkie zanieczyszczenia. I czym się kierować przy zakupie, bo to nie jest takie hop-siup. Takich pomp na Allegro czy w sklepach ogrodniczych wszędzie jest pełno, ale czym się kierować? One mają w większości rozdrabniacze, czyli jeszcze takie tutaj, że tak powiem, śmigiełko, które miękkie cząstki nam rozdrabnia. I wtedy woda no, sobie przechodzi swobodnie. W naszym przypadku właśnie chodzi o to, żeby te cząstki jakby pobierało, żeby one przechodziły. Więc musimy szukać bez rozdrabniacza. Dlatego też, że ten rozdrabniacz, druga rzecz, on blokuje się, pompa się, że tak powiem, zapycha. Tutaj jakiś kamyczek czy cokolwiek innego z dna unieruchomi nam pompę i będzie trzeba rozkręcać, usuwać to i tak się bawić co chwilę. Przerabiałem to jak parę lat temu taką zwykłą pompą z rozdrabniaczem. Chciałem wylać wody troszeczkę, wypompować z oczka. To jest jedna rzecz, a druga to jest maksymalna średnica cząsteczki. To też jest podane w opisach pomp i wiadomo, najlepiej jak jest jak największa. U mnie to było bodajże 3,5 cm. Jak widzicie, tutaj jest taki otwór. No i on ma średnicę właśnie 35 mm. I trzeba sobie właśnie znaleźć taką jak największą. To może być, ja na początku tutaj sobie uwiązałem trytytkę, bo się bałem, że jakaś duża cząstka mi poleci. Więc to było już takie wstępne selekcjonowanie, ale tak jak mówię, nie jest to konieczne. Ważne, żeby tutaj było możliwie jak najwięcej średnicy i brak rozdrabniacza. Tak, dobra, druga rzecz w kolei, jeśli chodzi o istotne sprawy, to jest taki kosz, sito. Kto się zajmuje rolnictwem, będzie wiedział, że to jest po prostu taki filtr do opryskiwacza. To kosztuje jakieś 30 zł. Czy to jest konieczne? Nie jest. Ale fajne jest, bo jest wygodne. No i no, wiadomo, mocne sito, bardzo mała średnica. I jest to fajne, ale można zrobić to z jakiejś skrzynki czy z moskitiery. No wiadomo, że pomysłów można mieć sporo. Ale jak mówię, to jest bardzo wygodne, ja sobie to na łańcuszku tutaj montuję, tak, i wkładam, bo ja na początku wkładałem bez tego, najpierw był sam kosz, później wsadziłem drugi kosz, bo nie byłem zadowolony z tego, że tak woda szybko w to uderza i te malutkie cząsteczki się przebijają i nie przechodzą, pomimo, że były dwa kosze. No i na końcu po prostu wpadłem na pomysł, że trzeba tu wsadzić taką watolinę. To dosłownie kosztuje kilka złotych za metr kwadratowy. To jest bardzo popularna syntetyczna tkanina, używana do wypełniania czy poduszek, czy zabawek dla dzieci i tak dalej. No i z tego sobie odrywamy taki kawałek, żeby nam tutaj dno i może nawet troszeczkę więcej niż dno wyścielił. Przykładamy też drugim koszem, przynajmniej ja tak robię. I to też fajnie zbiera te najmniejsze cząstki, typu jakiś tam piasek, drobniuteńkie rzeczy, które by przechodziły, no ale coś za coś, bo wtedy trzeba to częściej wymieniać, bo to się po prostu wypełnia szybko. No ale mówię, to są groszowe sprawy. Na początku próbowałem płukać to, czy to się da odzyskać, ale jest bardzo ciężko to wypłukać, nie ma sensu, więc takie filtry sobie jednorazowe tutaj można robić. No tak to wygląda w moim przypadku, czyli no i oczywiście wąż. Akurat przy tej pompie było troszeczkę dziwnie, bo zobaczcie, ono ma takie wyjście, a później był taki bardzo cieniutki, nie wiem jak to nazwać, wypustnik czy coś, na taki wąski kabel. Także musiałem tutaj sobie pokombinować, jak widzicie. No i co? I to będzie wisiało, bo ja akurat mam możliwość taką, bo taką siatkę cieniującą
instalowaliśmy, więc to sobie wisi nad wodą, ale nie musi, bo jak też zobaczycie na samym początku, to stało na takiej skrzynce na kaskadzie, także to nie musi wisieć. Fajnie, jak jest możliwość, że to wisi, ale to może też po prostu sobie stać na jakiejś skrzynce czy na czymś, żeby ta woda z powrotem wracała do oczka. I teraz pokażę wam, jak to działa. Pokażę wam, jak to na początku do tego dochodziłem, czyli jak było tylko jedno sito takie. A na końcu pokażę wam, jak to działa i z drugim sitem, z watoliną, i jak to fajnie zbiera. No i uprzedzam, że część będzie niestety materiału nagrana w niskiej rozdzielczości, bo się pomyliłem, zapomniałem to zmienić, bo wcześniej filmowałem ataki ryb w zwolnionym tempie, chciałem je zmontować, a wtedy wiadomo, więcej klatek na sekundę, ale w kamerce sportowej to po prostu trzeba załączyć niską rozdzielczość. No ale to mówię, tu będzie, nie wiem, minuta czy jakiś taki okres. Także co, to są najważniejsze elementy, wiadomo, jeszcze przepisy BHP i tak dalej, trzeba zadbać o bezpieczeństwo, czyli nie wchodzimy do wody, jak ta pompa działa i tak dalej. Musimy być ostrożni, no jak się zapcha, to też nie próbujemy tego, nie wiem, jakoś na bieżąco w wodzie uruchamiać, tylko trzeba wszystko wyłączyć, wyjąć pompę i dopiero się bawić. No mi się ona nie zapychała, ale może się komuś zdarzyć, no jak ktoś nie będzie miał cierpliwości, nie wytrzyma, akurat ma w domu pompę z rozdrabniaczem, może tego próbować. Do tego dojdzie taka szczotka, najlepiej na drewnianym, raczej trzonku. Ja tutaj dobiorę taki bambusowy, bo wcześniej miałem na metalowym trzonku i tam doczepiłem do tego jakąś drewnianą rączkę. Może to niuanse, ktoś się może śmiać, no ale jednak ja wolę, jak jest możliwie jak najbezpieczniej. Dobra, teraz cofnijmy się parę tygodni wstecz, kiedy ja tego wszystkiego, że tak powiem, się uczyłem, dochodziłem do tego, czyli najpierw był jeden tylko taki kosz i on nie był zawieszony, tylko gdzieś tam na kaskadzie w takim koszu sobie siedział. Działało to, zresztą zobaczycie sami jak, bo ja to nagrywałem co trochę, co kilka dni jakieś, a teraz już po prostu myślę, że to jest końcowy jakby efekt i zobaczycie to na samym końcu. Zapraszam. Wsadzimy to w ten koszyk. No, kochani. O to chodzi. Znowu ile się nazbierało, nawet piasku pobrało. Nie przychodzi przez to piasek. Czy może przychodzi, ale jakieś takie super drobinki. Dobra, teraz pompę dam tu w róg. Na razie jest tak prowizorycznie stawiane w tym koszu, ale już jakieś wnioski są. I zobaczmy. Efekt. Ale zapaszek. O, już jest gęsto. Spójrzcie, ile dobra. Przydałaby się bieżąca woda. Dosyć. Siup. Spójrzmy, co my tu mamy. Ile dobra. Może na końcu opłukam mu to? Może w tym to wymyję? To jest dobry pomysł. Okej. Nie wiem, ile to trwało, z 5 minut. Tu mamy pierwszą warstwę. Spójrzcie. Piękne. Piękne rzeczy. Tutaj mamy. Tutaj na ściankach też takie drobne, bardzo fajne. Druga warstwa, co ona wyłapała? A, no i super. I to wyłapuje nam takie, widzicie, najdrobniejsze cząsteczki, które tak zapylają tą wodę, więc będę musiał pomyśleć o takiej dużej, porządnej, znaczy porządnej, takiej samej moskitierze, może firance, bo jak widać, to wyłapuje takie drobne zanieczyszczenia, o. A to, tutaj mogą być żyjątka, może być nawet ikra jakichś takich małych rybek, typu słonecznice i jazgarze.
Tu się zdziwicie pewnie, ale ja to wrzucę w strefę bagienną, trochę do wody to wróci i zasili nam roślinki, żeby pięknie rosły. Ale pięknie rośnie ta roślina. O, to masz nawozu. I żabi skrzeczek, znaczy żabi ropuszy. O rety, tutaj to trochę przesadziłem. Zobaczcie, no ładnie pobrało, ale patrzcie jakie wielkie kamienie. To z jednej strony fajnie, bo to ma siłę, a z drugiej, kurczę, ogromne te kamienie. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, tak to wygląda. Bardzo prosty zestaw, tam jest pompa. Tutaj mamy haczyk, te druty są z siatki cieniującej, muszę je ponapinać. Myślę, że w maju już będzie takie słońce, że będę musiał to zacienić. No dobra, bierzemy watolinkę, jeden z koszyków. I tu to będzie na dnie, ale nie będę tak odmierzał. Chcę, żeby to było trochę większe. Dlatego, że będzie taka zakładka i ścianki też będą jakoś tam... Może nawet trochę więcej niż... No, zobaczymy jak mi to pójdzie. Chyba lepiej będzie to ciąć, po prostu rwać. Sobie porwiemy. Jest jak wata. Tutaj oderwiemy kawałek. Tutaj. Tu, tu. 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 Mamy takie... Powiedzmy, że kółeczko bierzemy, hop, hop, tak, a może nawet lepiej będzie tak, o, łatwiej, hop, no, idealnie, widzicie, tu jest jeszcze trochę kryte. No teraz nic oprócz wody się nie przeciśnie. Idziemy do oczka.
No jak widzicie, tak to się prezentuje. Tutaj będziemy sobie podłączać to wszystko do prądu. I co? I startujemy. No jak widać, woda nie jest jakaś specjalnie zielona. Trzeba się zabrać za szczotkowanie. No i dobrze, niech sobie to obsiąknie. Ja nie będę teraz tego jakby rozszczepiał. Myślę, że spokojnie wybiorę ręką to błotko i je sobie wrzucę do strefy bagiennej. Będzie szybciej i znowu włączę. To niech sobie to obsiąka. Ok. Zobaczmy, co tutaj jest. Co tutaj jest? Tak, tutaj jest. Widzicie, nie ma tu dużo piachu i ziemi. Tutaj są jakieś takie pyłki i glony obumarłe, a może i nie obumarłe. No teraz na pewno obumarłe będą. A takie drobniejsze cząsteczki są po prostu w tej warstwie. Sprawdzę, czy po prostu to są ślimaki. Nie, to są kijanki. No to kijanki. Kamerka. No, przez chwilę było niebezpiecznie. Spadła mi kamerka, mikrofon, ale zamoczył się tylko ten kod z mikrofonu. Niech on sobie schnie. Niestety będzie słabo z dźwiękiem, chyba, bo wieje. No, w każdym bądź razie wyjąłem to. Wsadziłem sobie tutaj na razie, żeby nie chodzić kilka razy. O, rybka jakaś skoczyła. Fajnie. No i co? I tutaj, jak widzicie, jest wadolina i taki, no już najdrobniejszy, o, czuję piasek pod palcami, najdrobniejszy osad. Także czy jest sens wymieniać po jednym razie? Sprawdzimy, jak to będzie podwójnie. 2-3 razy, na pewno szybciej się, chociaż na pewno szybciej się to napełni. O, jeszcze zobaczcie, ile było tego w siatce. No to wezmę to, kurczę. Nie, estetyka troszeczkę ucierpiała. Dobra, dorzucamy to i wrzucamy dalej. Pompujemy. Też ładnie pobrało. Czuję już, jakie to jest ciężkie. Spójrzcie. Tu już jest piasek, ziemia. Idę po nowy kawałek i... O, zobaczcie, jakie duże żwirki pobrało. Jak się coś nam zapcha, bo może się tak zdarzyć. Pomimo, że mi tu bierze jakieś takie wielkie kamienie. O, oret. No. Może się tak zdarzyć, to... Otóż może zdemontuję. To po prostu nie wchodzimy do wody, musimy w pierwszej kolejności wyłączyć wszystko. W moim przypadku najpierw tutaj, później całą skrzynkę. I tyle w zasadzie. Teraz jest ciężkie. Jezu, ile tych kamieni. Muszę zabezpieczyć, bo te kamienie obsuwają się stąd. I to już trochę nawet, no... Nie bardzo, bo to może się urobić. No dobra, to jest bardzo ciężkie teraz. I jest tego bardzo dużo. Oczywiście jest tu też sporo wody, ale... Ja to sobie teraz wrzucę tutaj, żeby rosły roślinki. W to błoto. No może wrzucę tam, tam jest najmniej wody. To. No i słuchajcie, co najciekawsze. Pompa była łącznie no, kilka minut włączona. Kilka, może 10. W każdym bądź razie zobaczcie, co tu się nazbierało.
A ja po prostu nie mogę wszystkiego teraz dzisiaj zebrać. Też nie miałem dzisiaj czasu, żeby tą pompę przenosić z miejsca na miejsce. Byłoby tego o wiele, wiele więcej. Ale jako prezentacja i to, żeby Was do pewnych rzeczy zainspirować, myślę, że to w zupełności wystarczy. Tak jak mówiłem, ja nie odkrywam Ameryki, to jest tak na tyle intuicyjne i tylko kilka elementów, że ktoś mógł to sobie skonstruować, może nie identycznie, ale na podobnej zasadzie już dawno. Najważniejsza jest pompa, z sitami można kombinować. No i tak to wygląda, no i pamiętać o bezpieczeństwie. Ktoś to na pewno zrobi lepiej, ktoś to może zrobić inaczej. Ważny jest pomysł i to, że można sobie takie coś skonstruować, a nie trzeba akurat kupować za kilka tysięcy odkurzacza. Bo nie każdego stać, a nawet jak stać, to nie zawsze, no, czasem może to być niepotrzebne i mogą się te pieniądze w danej chwili na co innego przydać. Przepraszam. No, dawajcie znać, jeżeli Wam się uda, czy będzie chciało, czy macie potrzebę coś takiego skonstruować. Tak jak mówię, można to modyfikować, można to zrobić trochę lepiej. Tak jak ktoś spojrzy z boku, to może to jakoś, nie wiem, ulepszyć. Także dawajcie znać, pochwalcie się swoimi patentami i tak jak mówię, pamiętajcie przede wszystkim o bezpieczeństwie. Trzymajcie się, hej!